Panie ministrze, dużo czasu w terenie spędza pan ze strażakami i dużo czasu poświęca pan pracy na rzecz strażaków. Jak ważne są to działania w zakresie pana pracy? Przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skupiamy się na tej pracy, którą wykonują strażacy ochotnicy. Dzięki tej pracy jest możliwość uzupełnienia tego systemu ratowniczego w Polsce, który tworzy Państwowa Straż Pożarna i OSP. Stąd też docenienie tej służby, jak i zorganizowanie działań na rzecz właśnie zakupów chociażby dla OSP, bo tak naprawdę politycy i ministrowie to się zmieniają, a ci ludzie całe swoje życie oddają służbie drugiemu człowiekowi i to dzięki tym osobom jest naszym rodakom bezpiecznie w miejscach zamieszkania, więc ja odczytuję rolę polityków jako tą rolę osób, które mają zorganizować jak najlepsze warunki pracy dla strażaków ochotników i także swoją pracę widzę w taki sposób, aby móc jak najlepiej zorganizować te prace dla strażaków ochotników w naszym regionie. Stąd też staram się być obecny na tego typu uroczystościach jak dzisiejsze. W tamtym roku koordynował pan działania tutaj na terenie powiatu drawskiego związane z wichurami. Strażacy brali udział w tych działaniach. Można traktować, że ten samochód trafił jako podziękowanie na przykład dla nich? Znaczy, myślę, że jest wiele jednostek jeszcze w powiecie drawskim, jak i w powiecie świdwińskim, gdzie było najwięcej tych skutków wichur, gdzie są potrzebne jeszcze zakupy chociażby wozów strażackich i myślę, że to w kolejnych latach będziemy realizować. Ta jednostka ma trochę inny charakter niż inne ze względu na bliskość tutaj działań na poligonie drawskim. Zdecydowana większość, jak tłumaczył prezes tej jednostki w Pojrzadle Wielkim, wyjazdów to są wyjazdy właśnie na poligon. Więc ja nie łączyłbym tego z podziękowaniem za wichury, ale w czasie wichur w powiecie drawskim i świdwińskim wiele sprzętu zostało zniszczonego, bo był używany dużo częściej niż zwykle, chociażby piły mechaniczne. W związku z tym takie piły również po tych wichurach trafiły do wszystkich jednostek OSP w powiecie drawskim i świdwińskim.